Pracownicy zatrudnieni we wszystkich firmach, które z biegiem czasu dołączały do Aurovii, realizują tę samą misję, która stanowi istotę naszej działalności. Jesteśmy partnerem lokalnym. Oznacza to, że rozumiemy potrzeby mieszkańców danego regionu. Dlatego jesteśmy stale obecni tam, gdzie są nasi klienci oraz użytkownicy realizowanych przez nas projektów. Dzięki temu mamy z nimi codzienny kontakt, możemy ich słuchać i prowadzić wspólny dialog. Również nasz model przedsiębiorstwa jest mocno zakorzeniony w życiu społeczności poprzez naszą obecność lokalną. Na miejscu mamy oddziały, kopalnie, wytwórnie, budowy i ekipy pracowników. Będąc tak blisko, możemy lepiej dopasować się do potrzeb naszych klientów, proponując kompleksową ofertę, w której łączymy przemysł, technologię i kompetencje specjalistów. W ten sposób Aurovia stawia na rozwiązania służące mobilności. Aby to osiągnąć, musimy brać czynny udział we wszystkich etapach realizacji naszych przedsięwzięć, zarówno tych z zakresu infrastruktury transportowej, jak i miejskiej. Nasze oddziały są zaangażowane w każdy projekt, tak aby od początku wspólnie z klientami jak najlepiej przemyśleć przyszłe inwestycje, ponieważ będą one ich bezpośrednio dotyczyć. Dlatego w zakresie realizacji cieszymy się uznaniem dla naszych kompetencji i potencjału innowacyjnego na całym świecie. Dzięki gruntownej znajomości infrastruktury możemy także w długoterminowej perspektywie pracować nad utrzymaniem wspólnej własności. Infrastruktura drogowa stanowi o konkurencyjności ekonomicznej regionu, jego rozwoju oraz społecznej spójności. Realizowane przez nas projekty zwiększają mobilność mieszkańców, poprawiają jakość ich życia oraz przyczyniają się do zacieśniania więzi społecznych. Naszą misją jest codzienna praca nad realizacją tych założeń. Partner lokalny. Aurovia stawia na rozwiązania służące mobilności, które zwiększają konkurencyjność ekonomiczną regionu i przyczyniają się do zacieśniania więzi społecznych poprzez projekt, realizację oraz utrzymanie infrastruktury transportowej i miejskiej.